Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na partię, e, która była rozegrana w Norwegii w 2021 roku. Bohaterami tej partii jest Arjan Tari, norweski arcymistrz, drugi chyba w Norwegii, tuż po Magnusie Karlsenie, e, i przeciwnikiem jest Alireza Firudzia, bardzo silny arcymistrz, który dobił do e, pierwszej dziesiątki. Świata. Moi drodzy, ta partia właśnie o tym zadecydowała. Zapraszam do fajnej i ciekawej gry. Myślę, że osoby, które grają obronę sycylijską czarnymi będą myślę, że zachwycone. Zapraszam serdecznie. E4, tym się ruchem partia rozpoczęła. C5 zagrał Firudzia. Skoczek na F3. Posunięcie D6. To są ruchy wszystko teoretyczne D4. Nastąpiło oczywiście zbicie. Pamiętajmy tutaj bardziej dla osób początkujących, że jak mamy piona na D4 w Sycylu, no to e, tym pionkiem z C5 wybijamy to praktycznie w 100%. E, po wybiciu e, jest wybicie skoczkiem, skoczek F6 z atakiem na piona, e, skoczek na C3 i posunięcie A6. Czyli mamy tutaj wariant Najdorfa w obronie sycylijskiej. Wariant bardzo rozbudowany, bardzo trudny z jednej strony. Ale też dające bardzo dużo komplikacji na szachownicy, co daje szansę czarnym właśnie przechwycić inicjatywę, zagrać piękną, żywiołową partię. Tutaj bardzo dużo ostrych rzeczy może się zadziać. No i teraz taki ruch A6. No i w tym momencie białe mają bardzo dużo możliwości do zagrania dalsze, dalszego posunięcia. Mianowicie, no można zagrać goniec E2, można zagrać goniec G5. Najostrzejsza chyba kontynuacja z tego, co dobrze kojarzę po gońcu G5, no ale białe zagrały A4 i to też jest w porządku ruch. Mi akurat tutaj się to posunięcie bardzo podoba, bo zapobiegamy przede wszystkim takiemu posunięciu B5 i ten ruch ma na celu troszeczkę stłamszenie tego skrzydła hetmańskiego u czarnych i próba zagrania posunięcia A5 w przyszłości, ustawienia może gońca na E3, żeby tam gońcem się spróbować zakotwiczyć ewentualnie wstawić jednego ze skoczków na polu B6. To wyglądałoby na pewno atrakcyjnie. Posunięcie E5 ze strony czarnych, właśnie w obronie Najdorfa, tutaj w wariancie Najdorfa w Sycylu, bardzo ciekawie można grać. Można też stawiać pionkę na E6. Często widzimy też ruch, ruch E5. Bardzo dużo możliwości. Skoczek zagrywa na F3. Z powrotem. Widujemy też takie posunięcie jak skoczek B3, więc tutaj kwestia wyboru właśnie poprzez ruchy, jakie biały wariant chcą wybrać. Posunięcie H6. Bardzo dobry ruch w tym momencie uważam taki ideowy, z tego względu, że. Główna walka w tej sytuacji toczy się o punkt D5. No, i ten ruch temu o te, o, wbrew pozorom walczy o ten punkt. Jak to jest możliwe? Otóż ten goniec na G5 miał na pewno ochotę zagrać, i próba związania skoczka, ewentualnie wybicia w którymś momencie tego skoczka, powoduje to, że ten skoczek ma swobodę zagrania na pole D5. No, i ten skoczek już oczywiście, jakby go nie było, to by tutaj nie atakował. Dlatego H6 wydaje mi się ciekawym posunięciem. Równie ciekawy wariant. Zagrywa ją białe. Otóż skoczek zagrywa na dead. Ktoś by się pukał w głowę i powiedział: no ale o co chodzi? Przecież znowu ruszam tą samą figurą w debiucie i no i po co mi to, prawda? Otóż manewry i próba właśnie gry o punkt D5 Zobaczymy zaraz jak to będzie wyglądało Goniec E6, wyprowadzanie figury, trzymamy pole D5 oczywiście I skoczek C4, zobaczcie co ten skoczek zrobił Skoczek ruszył na pole F3, na D4, wrócił na F3 Zagrał na D2, zagrał na C4 Strasznie dużo ruchów skoczkiem, ale można tutaj próbować grać skoczkiem na e3 właśnie, żeby pilnować ten punkt d5. Generalnie tutaj chyba też chodzi o to, aby zagrać właśnie teraz a5 i próbować zagrać skoczkiem na b6. Jeszcze przy użyciu gońca, który na e3 może stanąć, no to y, fajna broń by, by była po stronie białych na pewno. To jest wszystko ideowe, teoretyczne, y, kwestia wyboru przez białe. Tutaj y, bicie gońcem na c4... No, najlepsze by nie było dla czarnych z tego względu, że ten goniec biało-polowy byłby świetny, nie mając tego samego tej samej figury tym sam, na tym samym kolorze w walce, więc goniec biało-polowy byłby świetny, gdyby ten goniec się wymienić za skoczka. Dobrze, za dużo strzałek poszło, lecimy dalej. Tutaj czarne zagrały gońcem na e7 rozwojowo. No i można zagrać skoczkiem na e3 jak najbardziej. Lecz skoczek od razu ruszył na d5. No i co zrobić? Firudzia od razu wymienił skoczka na D5, wyjaśnił sprawę, jeśli chodzi o strukturę pionków i goniec zagrywa na F5. Ok, ruch jak ruch, normalne posunięcie, teraz posunięcie A5. I wydaje mi się, że większość osób, które lubią grać sycylijską białymi, byłaby bardzo zadowolona. Silnik ocenia tę pozycję jako bardzo równą. Według mnie jest e, taka, no, równowaga dynamiczna, dynamiczna równowaga. Dużo jest ciekawych jeszcze tutaj zagrań i e, kontynuacji. Oczywiście skoczek D7 jest tutaj obowiązkowym ruchem, żeby pilnować pola B6. Goniec zagrywa na E2, czyli rozwojowe ruchy dalej. Tutaj Roszada ze strony czarnych, Roszadę robią białe. Hetman C7, e, częsty gość w obronie sycylijskiej. I goniec zagrywa na E3, czyli wzmocnienie tutaj e, zakotwiczenia się na, po, na punkcie B6. 6. Goniec zagrywa na H7 i można by powiedzieć, no ale figura się cofa, no po co i tak dalej. Zwaniamy miejsce przede wszystkim dla pionka. Te pionki tutaj w centrum mogą stać się bardzo fajną siłą. Generalnie chodzi o to, że białych plan jest taki, żeby próbować tymi pionami generalnie robić szturm na skrzydle hetmańskim, a czarne chcą kontratakować poprzez szturm na skrzydle przeciwnym. Czy coś wam to przypomina? Z jakiego debiutu te plany mogą być? Oczywiście e, piszcie w komentarzach. Może nie zdradzę teraz w filmiku. Myślę, że większość osób się domyśla. Dajcie znać z jakiego debiutu te plany. Zresztą plany się powtarzają często w różnych debiutach. Wieża zagrywa na A3. Na A3. Bardzo ciekawe posunięcie. Ta wieża po trójce może świetnie sobie tutaj działać. E, I przede wszystkim czasami też na pole C3 może tutaj ruszyć. I po wolnej linii też postraszyć. Wieża zagrywa na C8. Wyprowadzać figury trzeba Posunięcie Król H1. No taki ruch. Nie rozumiem za bardzo tego posunięcia. Znaczy. Inaczej. Zrozumieć, wytłumaczyć sobie można w ten sposób. No czasami jest tak, że jak pójdzie pionek F4, to jakieś tam szachy są i tak dalej. Ale to jest daleka droga. Tu jest przede wszystkim koniec na E3. Myślę, że ruch taki wyczekujący, niepotrzebny zupełnie zagrały białe. No ja tu nie podważam oczywiście decyzji arcymistrzów, ale arcymistrzowie też się mylą, silniki trochę podpowiadają. Można by było zagrać się zupełnie inaczej. Można by było zagrać od razu F4 i się w ogóle niczego nie bać i sobie próbować grać. Ale to się tak łatwo mówi. Jak się analizuje? Goniec krucha y, goniec, H1, posunięcie F5 i posunięcie F4, walka o centrum. No i przede wszystkim uaktywnić należy figury. Trochę ten goniec H7 wygląda nieco dziwnie, gdy się jest poblokowany tutaj przez pionka, ale pamiętajmy, że mamy możliwość ostrego zagrania na y, polu y, pionkiem, na pole G5. Generalnie, jak ktoś lubi ostre rzeczy, wariant Najdorfa jest jak najbardziej słuszny. Tylko trzeba się do tego bardzo, bardzo przyłożyć. Zresztą, jak do wszystkiego, aczkolwiek wariant Najdorfa jest trudny. Ja to zresztą już mówiłem. Dobra, lecimy dalej. Posunięcie B4 wygląda zacnie, dlatego że wzmacniamy pionka. Tutaj ładnie jeszcze bronimy na C5. Te pionki tutaj wyglądają naprawdę nieźle. I jak ten pionek C4 zacznie tutaj iść do góry, to będzie bardzo niebezpiecznie dla czarnych. Wieża zagrała na E8. Koncepcja gry czarnych się zmienia. Przerzucają wszystkie figury na skrzydło, tutaj królewskie, żeby zadziałać. Hetman zagrywa na D2 i w tym momencie wieża E7. No bo jak tutaj czarne nie mają żadnego konkretu, no to trzeba spróbować na przykład zdwoić wieżę po, po linii i naciskać mocniej tutaj na przede wszystkim tego. końce. spoglądamy sobie troszeczkę. I teraz białe nie wytrzymały troszeczkę i zbiły pionkę. To znaczy nie wytrzymały. No, napięcie można wytrzymać oczywiście, no ale to jest już inna koncepcja gry, bo generalnie. Zbić pionem nie wolno, bo mamy widły. Gońcem! Bardzo niedobrze to wygląda, no bo takiego silnego gońca oddać, więc na pewno zbicie nastąpi skoczkiem i białe właśnie prawdopodobnie chciały tę pozycję uzyskać i zagrać skoczkiem na b6. Plan wygląda świetnie, z tego względu, że już praktycznie nie widać przeszkód, żeby zagrać posunięcie c4, c5 i napierać przeciwnika prostymi posunięciami. Lecz pamiętajmy, są ruchy kontratakujące, które bardzo przeszkadzają, i trzeba na nie spróbować reagować. Jaki ruch zagrały czarne? Otóż skoczek G4, posunięcie, atakujące bezpośrednio gońca, nieprzyjemne. No, nie możemy tym gońcem tutaj stać, trzeba tym gońcem odejść. Bicie gońcem na G4 uwalnia przede wszystkim gońca z pola H7, więc czarne byłyby tu bardzo zadowolone. I koniec zagrał na F4. Posunięcie goniec F4 i wieża na E8. Zobaczcie, wieże nie dają tutaj um, za bardzo oddechu białym. E, goniec na F3 i posunięcie G5 widzimy bardzo soczyście i dynamicznie to wygląda ze strony czarnych, bardzo szybko to wszystko się dzieje w tej sytuacji no i teraz jakbyśmy na przykład odeszli gońcem powiedzmy na G3 bo się to narzuca w pierwszej kolejności od ręki powiedzmy, no to skoczek E3 i białe mają ogromne problemy atakujemy wieżę, atakujemy tutaj piona, jak tego piona zdejmiemy to czarne tu się nie powinny bać żadnej kontry tak naprawdę, no wieża C1 w ogóle nie wchodzi w grę, bo goniec B2 z widełkami, bardzo Dużo ciekawych możliwości się pojawia. Poza tym, F4 za chwilę grozi z otwarciem gońca i zamknięciem gońca przeciwnika. No, miodek, że tak powiem. Dlatego też, w tej sytuacji białe wiedziały, że muszą wtrącić zagraniem tutaj na G4. Co się wiąże z tym, że oczywiście jest wybicie gońca na G4 i otwiera się, jak już wcześniej wspominałem, goniec z H7. Goniec zagrywa na E3. No i teraz właśnie, jak dalej grać, bo tak naprawdę jesteśmy zadowoleni tutaj czarnymi, powiedzmy, bo jest para gońców, uderzamy sobie fajnie tymi gońcami po przekątnej, wieże są świetnie ustawione, trzeba wybrać koncepcję gry generalnie. No, nie jest to takie proste, ale Firudzia spisuje się tutaj rewelacyjnie w tej sytuacji i zagrywa wieża F7. Koncepcja gry. Koncepcja gry się zmienia. Tutaj grozi pewnego rodzaju pułapka. Jaki ruch byśmy zagrali białymi od ręki? E, przypuszczam, że większość z nas zrobiłaby posunięcie C4. No bo taki ruch się narzuca i chcemy grać tu. I to jest słuszność, ale nie w tej sytuacji. Gdyż teraz taki kluczowy moment, czarne zagrywają bardzo silne posunięcie. Zapraszam troszeczkę do może przeanalizowania samemu, znalezienia sobie jakiegoś planu. Nie można zatrzymać materiał. Jaki ruch wykonały czarne? Taktyka, moi drodzy, się kłania. Otóż, uwaga, uwaga, uwaga. Goniec B2. Wieża F7 teraz zdała tutaj egzamin. Bardzo ładny ruch. No nie można zbić hetmanem, bo wieża bije F1. No i jest jakość więcej z atakiem. Tak po prostu. No więc wieża wybiła, Hetman wybił, bo trzeba i grozi szach na F1, i grozi wzięcie wieży. No więc Hetman wybił, tutaj jest szach na F1, jest aktualnie figura mniej u czarnych. Goniec musi się zasłonić. No i kluczem do sukcesu było znalezienie w tym całym wariancie posunięcia wieża E2 z atakiem na Hetmana i z groźbą prostego mata na G2. Jedyna możliwość białych tutaj, aby tę partię uratować i się trzymać i walczyć dalej no to jest niestety oddanie Hetmana. Tak też się zadziało. Hetman zbił na e i wieża zagrała na E3. No tak patrząc na tę sytuację można stwierdzić, że białe nie muszą koniecznie przegrywać. W tej sytuacji, no bo piony wyglądają groźnie, tu się wszystko broni, król jest względnie bezpieczny, wie, że coś tam może podziałać, i ja się zgadzam, że mogą się dziać tu jeszcze cuda. No ale na tym poziomie, jednak Hetman, i tu jeszcze przy pomocy jest Goniec, to jest już bardzo poważny, no, poważny problem dla Białych w tej sytuacji. Hetman zagrywa na C2, no i C5 od razu. No i teraz jak się zajmiemy biciem piona powiedzmy, to ten zaraz nam może uciekać i może być groźnie. Tutaj trzeba wtrącić bardzo ważne posunięcie, goniec E4. Widzimy, że tym posunięciem grozimy tutaj matem. Wieża zagrywa na G3. No. Broni, bronimy tutaj pasywnie pionka, więc widzimy, że wieża już akcji nie, nie weźmie udziału w akcji tutaj po linii E w tej sytuacji. No i teraz jest konsumpcja, ale wtrącenie nastąpiło D6. No i cały czas tutaj czarne zbijają tego piona, nie boją się, zrobił się wolniak, to jest duży atut. Posunięcie D7 i jedno pole do przemiany. No ale na szczęście dla czarnych jest Hetman D2 i bronimy. Wieża zbiła na G4, goniec zagrał na C6. Bardzo ważny ruch, gdyż grozimy bezpośrednim wzięciem tutaj pionka. No i teraz okazuje się, że e, no jest problem, bo chciałoby się zagrać wieżą na D4 z wygraną pozycją, ale tutaj patrzymy, że jest mat na G2. No, gońcem też wygląda nieźle. Goniec zagrywa na D4, czyli przesłania piona e, na D7. I e, w tej sytuacji, co trzeba zrobić? Otóż no, goniec musi wybić pionka, skoczek wybija e, i co dalej. Otóż tutaj Firugia zagrał po prostu ruch B3. Widzimy te figury są no, pod związaniem, więc tak naprawdę grozi ruch taki B2, ale można było zagrać też inaczej w tej sytuacji. Można by było na przykład próbować grać Hetman C1 z szachem i B3. No ale też ruch Hetman D1 wygląda nieźle. I pogoniec na G1. No trzeba uważać na takie zbicia niestety, bo czasami możemy się władować pod widełki i nagle losy partii się odwracają. No ale tutaj po zbiciu po prostu skoczka i zbiciu pionka ta pozycja teoretycznie jest wygrana dla czarnych, ale jeszcze nie jest taka prosta jak widać. Nie ma żadnego wolnego piona, tutaj jeden pion zatrzymuje dwa pionki. Nie jest to łatwe. Więc przypuszczam, że Firurgia na to nie poszedł i zagrał po prostu ruch B3 od razu. Posunięcie H3, czyli lufcik dla króla. Posunięcie B2, no i goniec zbił na B2. No i teraz, właśnie e, tutaj czarne chciały prawdopodobnie zbić gońca, żeby zostawić skoczka, a nie gońca białym. No i ta sytuacja wygląda następująco, że tutaj e, to jest kwestia techniki, żeby wygrać e, tą pozycję czarnymi. Król zagrywa na H2. E, hetman na C3 z atakiem na piona. Bierze G3. No i moi drodzy, pionek z Został wzięty. Ta pozycja jest już naprawdę dosyć łatwa, żeby wygrywać, ale zobaczmy szybko, jak poszło. Król, skoczek dał szacha. Król F7, Skoczek G4 i Król zagrywa na G7. Bardzo ważna i cenna lekcja od arcymistrzów: nie pozwalamy przeciwnikowi tutaj na żadną kontrę, jeżeli mamy taką możliwość, i czarne to robią. Śpieszmy się powoli w końcówce. To jest bardzo dobra rada świetnych trenerów. W końcówkach nie należy się śpieszyć, czyli Często bywa tak, że jak mamy wolne piony, to tymi pionami zasuwamy, to tak mniej więcej nieadekwatnie nie do, do partii. Zastanówmy się, ale to jest właśnie forma treningu. Trener na pewno to wyjaśni na przykładach i własnych, i, i, i ucznia powiedzmy. Dobra, zagadałem się tutaj, wieża zagrała na D3, Hetman dał szacha, król H1. I pionek poruszył na A5. Skoczek na E3, pionek A4. Tutaj szach nastąpił, król G6, bezpieczny ruch, e, posunięcie G4. No ale tu już jest koniec partii po ruchu Hetman C1. I w tej sytuacji się e, białe poddały z prostego powodu, bo król gdziekolwiek nie pójdzie, jest Hetman z szachem i bierzemy wieże. Myślę, że partia e, taka, no powiedzmy, można powiedzieć, lekka, łatwa i przyjemna, ale pamiętajmy, że podczas gry. To nie jest takie proste. W analizach jest to zdecydowanie łatwiejsze. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, cześć.